Hej, witajcie. Dzisiaj pierwszy raz podjęłam się speedrawingu przed kamerą, tak więc mam nadzieję, że nie widać tego, jak bardzo niekomfortowo rysuje się, kiedy ktoś nam patrzy na ręce. Tak, dokładnie, właśnie takie uczucie wywołuje u mnie kamera. No ale cóż, głównym powodem, dlaczego zabrałam się do tego przedsięwzięcia, jest to, że chciałam przetestować nowe kredki od firmy Derwent, a dokładniej Procolor. Robiłam już recenzję tych kredek, tak więc nie będę się za bardzo rozwijać na ich temat. A jeżeli jesteście ciekawi, jak one wypadły w mojej recenzji, zapraszam Was do filmu. Powinien Wam się on wyświetlić w prawym górnym rogu. Ale tak w skrócie, dlaczego w ogóle wpadłam na pomysł, żeby przetestować je właśnie na papierze ekologicznym? Otóż legendy głoszą, że prokolory nie lubią się z gładkim papierem. A blok ekologiczny jest chyba jednym z najtrudniejszych papierów, jakie tylko możemy znaleźć na rynku. Jest szorstki, nierówny i cienki. Czyli wydawałoby się, że może i właśnie idealny pod te kredki. W związku z tym, że ostatnio choruję wręcz na konie, niech nikogo nie dziwi, że znowu stał się on obiektem mojego rysunku. A ci, co obserwują mnie na Instagramie, pewnie coś o tym wiedzą. Dla ciekawskich, link do mojego konta znajdziecie w opisie. A tak prywatnie to bardzo lubię konie, bo są to bardzo piękne zwierzęta i o wielu umaszczeniach, także możemy sobie wybierać kolor sierści, który tym razem narysujemy. No i dla mnie wydają się jednymi z najłatwiejszych zwierząt do narysowania. W związku z tym, że mam kartki w kolorze brązowym, wybrałam jasno-szary odcień sierści, żeby nieco kontrastował.
Tak więc myślę, że już mniej więcej widzicie, jak te kredki nakładają się na siebie. Niestety w moim odczuciu dość kiepsko, bo tak jak widzicie na przykład biel, która tak ogólnie dość mocno mnie zaskoczyła, bo jest naprawdę biała, ale nałożona na szary bądź czarny, bądź na zupełnie inny kolor, traci ona na mocy, nawet bym powiedziała, więcej niż połowę. Dzieje się tak może z tego powodu, że dość mocno dociskam kredkę do kartki, bo niestety tylko takim sposobem mogłam wydobyć z nich jakiś kolor. I wzajem przez to blokuję sobie położenie kolejnej warstwy koloru poprzez zamknięcie porów kartki. No ale jaki miałam inny wybór? Momentami zastanawiam się, czy tak przypadkiem nie wydrapię sobie też dziury w papierze, no bo co ja zrobię z dziurawym koniem, prawda? A ten papier ma zaledwie 80 gram, także jest on naprawdę cienki. I po dociskaniu kredek do niego naprawdę można czuć obawę, czy przypadkiem nie przedrzemy się do następnej kartki. W pewnym momencie próbuję je nawet blendować tempertyną, co ostatecznie kończy się dość ciekawie, bo warstwy się ładnie łączą. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdyby nie doczepiła się do czerni, która jest ciemną szarością, a nie czernią. Oczywiście też nieco brakowało tutaj odcieni szarości, bo są one zaledwie 3, no ale jakoś sobie z tym poradziłam. Zauważyłam również, że dość ciężko było mi robić szczegóły, a dokładniej kiedy dociskałam delikatnie szpic do kartki, to nie było widać praktycznie nic, a jeżeli docisnęłam go nieco mocniej, było widać znacznie za dużo. Ciężko mi było wyczuć ten moment, gdzie ten docisk byłby idealny. Ogólnie podsumowując, spodziewałam się, że papier ekologiczny będzie idealny dla tych kredek. Niestety się przeliczyłam i przyznam szczerze, że męczyłam się podczas pracy z nimi i aż nie mogłam się naprawdę doczekać końca. Z efektu również nie jestem zadowolona, bo wiem, że potrafię znacznie lepiej. A wy macie jakieś doświadczenia z tymi kredkami? Chętnie poczytam w komentarzach, co o tym myślicie. A tymczasem do zobaczenia.